W życiu jak w boksie. Jeśli chcesz coś wygrać, musisz o to walczyć. I musisz być w tym dobry. Wojak. Dobry jest. Maciek, na gorąco po walce chciałem się Cię spytać, jaka różnica w walce między oktagonem a ringiem? Stójkowicz chyba preferuje walkę w ringu, tutaj zapaśnik miał przewagę częściową. Jak Ci się walczyło w oktagonie? Odczuwałeś jakąś różnicę? Nie, znaczy większe, dla mnie lepiej, fajnie. Czyli fajnie, nie, ja, nie czułeś jak... siatki za sobą, to nie... Nawet powiem, że jeśli chodzi na przykład o obalenia przy siatce, to bardziej się, tak, ciężej jest obalić. Bo jak się oparłem plecami, no to tam trochę trzeba namęczyć, żeby te nogi wybrać. Dużo większe pole i jakiejś specjalnej różnicy nie czułem. Nie, okej, dla mnie w porządku. Natomiast ja tak mogę ocenić to z zewnątrz, wiem, tam ktoś ci strasznie dopingował przy siatce, było to słychać, nie wiem, czy to nie był Juras. Ograniczali cię w parterze, żebyś nie próbował technik kończących. Ja uważam, że to był błąd osobiście, bo w końcówce walki było widać, że była szansa zakończenia dźwignią kończącą. Nie wiem, no uważam, że powinieneś próbować. Walka była podnoszona na prostych rękach, był zawsze właściwie na prostych rękach był zawsze zawodnik, jak się podnosił i tam była szansa na wyciągnięcie tej dźwigni wcześniej. Jak to oceniasz? Też uważasz, że mogłeś próbować wcześniej? Wiesz co, to jak powiedziałem wcześniej, tak, już muszę obejrzeć walkę. Natomiast no, ja tam czułem kilka razy, że mogłaby to pójść taka próba. Natomiast mieliśmy tydzień na to, żeby się przygotować na przeciwnika. Czyli rozumiem, że to była taktyka. Że to była zmiana przeciwnika. Myśmy się szykowali do walki, można powiedzieć, zupełnie odwrotnie. Czyli to ja miałem być z góry i przewracać. I naprawdę byłem na to przyszykowany dość mocno. Co mnie nie usprawiedliwia, że zostałem wywracany, bo to nie ma tak, że po prostu się szykowałem na to, że będę wywracał, a zaniedbałem obalenia. Nie, no po prostu... Długo nie walczyłem, ale tak jak powiedziałem już w jednym wywiadzie, że walka jest walką, potoczyła się tak, jak się potoczyła, ale myślę, że dużą rolę też odegrało to, że po prostu ja już, że wróciłem jakby do walk i może teraz się będę pomału rozpędzał, ale może faktycznie było warto więcej próbować. Jedna balacha, no prawie tam minimalnie brakło, naprawdę minimalnie. A ile według Ciebie brakło do nokautu kolanem w trzeciej rundzie? Tyle dwa razy, naprawdę, ja to czułem, ja za drugim razem to czułem, że po prostu weszło, ja się zdziwiłem, że i to jeszcze takie naprawdę z wyskoku, te nogi mi odeszły najpierw do tyłu i pociągnąłem kolano, po prostu byłem w szoku, że on jeszcze się podniósł, ale no to walka, tak? A powiedz, ta zmiana rywala wyszła Ci na niekorzyść w związku z tym, co się stało teraz w klatce? To znaczy, nie będę się tak usprawiedliwiał, że tak i w ogóle, że to właśnie z tego powodu przegrałem, nie, absolutnie przegrałem, bo Juan Barantes był lepszy, natomiast no na pewno jakiś tam mały czynnik, tak, bo tak jak powiedziałem, przygotowywaliśmy się na Stójkowicza, który był, warunki fizyczne miał zupełnie inne niż ja, czyli był wyższy i szykowaliśmy się na to, że będziemy go przewracać. Tydzień przed się okazało, że zachował się bardzo niegrzecznie, odwołał walkę bez powodu, powiedział, że nie przyjedzie. No i wiecie jak to jest nerwowa sytuacja dla organizatora, tak? Szukanie przeciwnika, kto teraz się zgodzi. Musicie pamiętać, że to nie jest waga open, tylko waga lekka, więc trzeba jeszcze kogoś znaleźć, kto ma wagę. Nie jest to naprawdę proste. Ja dostałem chyba tam 3 czy 4 propozycje, bo tyle znalazł matchmaker. Zdecydowałem się na tą, uznałem, że to jest jedna z lepszych walk będzie, że po prostu też widowiskowo, że będzie okej. No i tyle. A powiedz, bo Juras ci dobierał tego rywala? Tak, Juras był matchmaker. Co podłożył koledze świnie, czy nie? Nie, absolutnie nie mówmy tak o Jurasie, ponieważ ja bardzo szanuję, jest też moim trenerem. Nie. Wolałbym, żebyśmy takich słów nie używali, bo to jest niegrzeczne, nieładne. Myślę, że Juras stworzył bardzo dobry fight card tej gali generalnie. I jak na pierwszą galę, która się odbywa, jak na galę, która pierwszy raz jest na żywo w telewizji, to myślę, że w Polsce jeszcze nikt się nie zdecydował na to, żeby sprowadzić tak mocnych przeciwników zagranicznych, sportowo. Słuchaj, to byłeś bardzo blisko zakończenia kariery. Jak jest teraz? Czy kiedy zobaczymy Cię jeszcze na ringu? Jakie są Twoje plany na przyszłość? Plany mam takie, że pewnie mnie zobaczycie. Nie rezygnuję, zapłacili mi tyle, ile trzeba. To najważniejsze.
Nie, 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 nie. Ja w ogóle podpisałem jakiś tam kontrakt z Federacją MMA Atak. Nie sądzę, żebym bił się na innych galach w Polsce. Może muszę się trochę rozkręcić, może muszę sobie gdzieś tam poukładać to, że wróciłem. Chcesz kontraktu, chcesz dobrze walczyć? Nie, nie, chciałbym jeszcze powalczyć. No myślę, że gdzieś tam takim kolejnym małym wpływem też na to jest fakt, że no, docierały do nas gdzieś tam takie mocno nieżyczliwe i zdarzenia, i komentarze dotyczące gali MMA Atak. Jak pewnie wiecie, mogło to nas dotykać, albo ktoś próbował, żeby dotykało nas to osobiście, ponieważ to nie jest żadną tajemnicą, że menadżerem tego projektu jest moja narzeczona, więc jakby ani mi tu w niczym nie pomogła, ani nie przeszkodziła, ani to wręcz przeciwnie, ja kilka rzeczy tam powiedzmy, że dołożyłem swoją cegiełkę do tego, żeby ta gala się odbyła. Natomiast jako zawodnik startowałem normalnie jako zawodnik, ani tutaj sobie nie wybierałem przeciwnika, ani nie miałem wpływu na to, czy sędziowie będą tacy czy inni, ani nie miałem wpływu na to, kto będzie tą galę, nie wiem, czy komentował, czy robił takie rzeczy. Nie chciałem się w to mieszać, dlatego, że będę walczył. Zosia za ciebie do klatki nie wejdzie, ale powiedz, czy ty, bo teraz byłeś... Ja nie wątpię w jej umiejętności, ale chodzi mi o to tak. Poprzednio na KSW miałeś pretensje o garze. Tutaj jesteś zadowolony. Która porażka bardziej bolała? Ta taka, no nie chcę tego ordynarnie nazwać, za którą więcej dostałeś pieniędzy, czy tak, za którą dostałeś mniej? Może zacznijmy od tego, że ja nie miałem do nikogo pretensji, tylko powiedziałem, jaka jest prawda. I rozlało się mleko i nagle wszyscy zrobili wokół tego dużo szumu. Ci nieżyczliwi powiedzieli, że się zachowuje skandalicznie. Pożyjemy, zobaczymy, jak będą dokładać do walk. I tylko dlatego, że ładny obrazek był w telewizji, to może zmienią zdanie. Powiedziałem wtedy też, że nie wyjdę do walki nigdy więcej, dopóki ktoś mi zapłaci tyle, ile uważam, że powinno się zawodnikom płacić. I znalazł się taki człowiek, który zapłacił nie tylko mi tyle, ale wszystkim zawodnikom tyle, że oni byli z tego zadowoleni. Ale jeszcze do tego, i to już powtarzałem też do znudzenia niejednokrotnie, że nie tylko pieniądze były powodem mojego rozstania z KSW. Tak? Jest wiele innych powodów podczyniań federacji, które nie zgadzają się z moimi światopoglądami, powiedzmy tak szeroko, światopoglądem, z moimi jakimiś przekonaniami, nie podobało mi się to, co federacja robi i dlatego się z nimi rozstałem. I tutaj, jeśli chodzi, a teraz wrócę do garzy, znalazł się człowiek, który po pierwsze nie zaproponował po pierwsze pieniądze, a po drugie, jakby ci tu powiedzieć... Odpowiednie zapisy w kontrakcie. Kontrakt, czyli ja to nazwę tak szeroko, tak ze zrozumieniem poszedł do zawodników, tak? Czyli i kontrakty ludzkie, i jakby rozmowy z zawodnikami, tak bez cwaniakowania po prostu, no, tak po ludzku. A powiedz Maciek, Federacja MMA tak według ciebie jest lepiej zorganizowana niż KSW? Bo chyba na KSW to jesteś teraz persona non grata, bo tam chyba raczej nie dostaniesz VIP-a w pierwszym rzędzie. Jak zapłaci, to dostanę. Słuchaj, nie wybieram się na galę Federacji KSW. Może na 124. edycję, jak trochę odpocznę. Nie będę komentował takich pytań. Natomiast nie, tak szczerze, nie mam ochoty. Rozstaliśmy się w niemiły sposób. Jeszcze bardziej niemiłe było kilka zdarzeń, które próbowano w stosunku do mnie czynić po rozstaniu. Nie chcę tutaj się na ten temat rozwodzić. Nieelegancko, nie tylko zresztą do mnie. Tak jak powiedziałem, wielu nieżyczliwych osób, nie wiem czy to z federacji, mam nadzieję, że nie, próbowano nas dyskredytować w różny sposób. To jest niefajne, ja bym powiedział tak, typowo polskie. Czyli słucham. Typowo polskie i dokończę. Takie po prostu, ja uważam, że konkurencja jest zdrowa, tak? Jak nie ma konkurencji, to jest monopol, a monopol jest niezdrowy. Więc ja uważam, że po prostu nie mam ochoty się kontaktować nawet z nikim z Federacji KSW, więc nie spieszy mi się. Ja mam ciekawsze rzeczy do oglądania.
Jak już ciągniemy ten temat KSW, to powiedz tylko w skrócie, jak się zachowali twoi koledzy z KSW Team. Czy oni też, do nich też masz jakiś żal w stosunku do zachowania, czy raczej uważasz, że byłeś głosem, który częściowo też powiedział to, co oni myślą? Znaczy, od razu muszę skomentować i powiem to, ponieważ nie mogę sobie odmówić. Nie jesteś zorientowany, ponieważ po 19 marca, jak powiedziałem, że odchodzę, ponieważ warunki nie są takie, jak uważam, że powinny być, to 3 dni później okazało się, że nie ma żadnego KSW Team. Przepoczytaj wywiady historyczne. KSW Team było wymysłem stworzonym na potrzeby marketingowe, więc... A umawialiśmy się na coś innego. Natomiast jeśli wracamy do kolegów, do Krzysia Kułaka, Antka Chmielewskiego, z Mamedem nie mam na co dzień kontaktów, więc jakby nie ten... Natomiast... Mam z nimi cały czas bardzo dobre relacje, na bieżąco, myślę, że wszystko jest w porządku. To, co powiedziałem o różnych zachowaniach dotyczących nie tylko mnie, to też po części dotyczyło różnych zachowań w stosunku do swoich zawodników federacji. Federacja tamta się tak zachowywała, tłumacząc się potem, że to dla dobra zawodników. Nie było tak? I mówię to zupełnie szczerze. Nie fajnie i nie elegancko. Także koledzy dalej zostali kolegami i dalej się kumplujemy i chodzimy na piwo albo razem trenujemy. Co zresztą było widać z Antkiem Chmielewskim na jednej sali, żeśmy ćwiczyli. Ja to dziękuję. Dzięki wielkie. Prawdziwa walka, prawdziwe emocje. Na galę Wojak Boxing Night zaprasza Wojak.